Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Otwieram szóste posiedzenie Komisji Doraźnej do spraw Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 8 kadencji Rady Miejskiej w Giżycku. Przechodzę do punktu, stwierdzam prawomocność obrad Komisji z uwagi na obecność dwóch członków Komisji, koleżanki Olgi Rudnowicz i Łukasza Zakrzewskiego. Dwóch radnych jest wystarczająco ich oświadczeń, żeby podejmować wiążące decyzje komisji. Przechodzę do punktu drugiego zwołanej komisji, mianowicie informacji o porządku obrad komisji. Pierwotnym porządkiem obrad było punkt pierwszy, otwarcie komisji, stwierdzenie prawomocności obrad komisji, punkt drugi. Informacje o porządku obrad komisji, punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu 4 posiedzenia komisji doraźnej z dnia 17 czerwca, punkt czwarty, zatwierdzenie protokołu 5 posiedzenia komisji doraźnej z dnia 9 lipca, punkt piąty, dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uwagi, jaki powinien stanąć projekt budżetu obywatelskiego miasta Giżycko, punkt szósty, zamknięcie posiedzenia komisji. Szanowny koleżanko, czy ma Pani jakieś uwagi do porządku obrad? Zatem przechodzę do punktu trzeciego porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu 4 posiedzenia Komisji Doraźnej z dnia 17 czerwca. Czy koleżanka ma jakieś uwagi do protokołu? Ja również nie mam. Zatem przystępuję do przyjęcia protokołu z 6 posiedzenia Komisji Doraźnej z dnia 17 czerwca. Kto jest za? 2 głosy za, protokół został przyjęty. Przechodzę do punktu 4 dzisiejszej komisji, to jest zatwierdzenie protokołu z 5 posiedzenia komisji doraźnej z dnia 9 lipca 2019 roku. Ja nie mam uwag, koleżanka Olga jakieś uwagi nie ma. Przystępuję zatem do przyjęcia protokołu z 5 posiedzenia komisji doraźnej z dnia 9 lipca. Szanowni Państwo, kto z koleżanek i kolegów radnych jest za? 2 głosy za. Zatem stwierdzam przyjęcie protokołu z 5 posiedzenia Komisji Doraźnej z dnia 9 lipca 2019 roku. Przechodzę do punktu 5 dzisiejszego posiedzenia Komisji, to jest dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Giżycka. Na podstawie upoważnienia udzielonego mi przez pozostałych członków Komisji w dniu 18 lipiec złożyłem projekt uchwały efekt prac naszej komisji w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Giżycko z prośbą o opinię prawną. Obecny z nami radca prawny pan Wittrich przedstawił nasze uwagi. Przedstawił swoje uwagi i chcielibyśmy o nich porozmawiać. Po pierwsze chcielibyśmy prosić pana radcę o wyjaśnienia, dlaczego uważa pan, że paragraf 1, 3, 4, 5, 6, 8 zawiera zbędne unormowania. Więc zacznijmy może od początku, czyli od podstawy prawnej, na jakiej ma być podejmowana ta uchwała. Zgodnie z artykułem 5a ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała Rady Gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego, powinna zawierać pierwsze wymogi formalne, jakie odpowiada zgłoszone projekty, z uwzględnieniem, o ile to możliwe, uniwersalnego projektowania, to znaczy dotyczy osób niepełnosprawnych, tak skrócie mówiąc. Dwa, wymagano liczbę podpisów, przy czym nie może być ona większa niż zamierzających mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, takie jest zastrzeżenie. I trzecie, zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, możliwości wykonalności technicznej oraz spełnienia wymogów formalnych i trybu odwołania od decyzji niedopuszczenia projektu do głosowania. I czwarte, zasady przeprowadzenia głosowania, ustalania wyników i podania do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość bezpośrednio głosowania. To są upoważnienia do Rady, które mogą być tej uchwały. I musimy się ściśle tego trzymać. Natomiast te punkty, które tutaj zostały wymienione, plus tam jeszcze dalej 11, 12, 13, wychodzą daleko, daleko poza upoważnienia.
musimy stworzyć uchwałę, powinniśmy stworzyć uchwałę, w której będzie określone, jakie wymogi formalne ma zgłaszany projekt spełniać, czyli nie zawierać jakichś definicji, jak tutaj, które nic nie dają, te definicje na przykład w projekcie waszym, w paragrafie pierwszym. Projekt twardy, projekt miękki, nie ma takiej możliwości, żebyśmy tutaj rozróżniali. Nie ma takiej podstawy w ogóle prawnej, żebyśmy tutaj to rozróżniali. Przez projekt ogólnodostępny rozumie się, to może to ewentualnie być, z tym, że ja bym proponował to później przy zgłaszaniu projektu, tę ogólnodostępność, żeby to określić. Nie jako definicję, bo ona się nie będzie powielała, ona będzie raz występuje tylko. Bo definicję dajemy wówczas, kiedy na przykład wielokrotnie coś powielamy w danej uchwale i chcemy to uprościć, żeby dwa razy czy trzy razy to samo nie opisywać. Ogólnodostępność w jednym miejscu się może pojawić przy zgłaszaniu projektów, jakie wymogi formalne powinien spełniać projekt. Więc dlatego uważam, że zawieranie definicji jest całkowicie tutaj zbędne. Wnioskodawca projektu powyżej 16 lat też odpada, bo zaraz wrócimy do tych 16 lat, znaczy w ogóle wieku, który może być osoba popierająca dany czy składająca projekt. I zespół społeczny, ciało o charakterze doradczym, również ta definicja nic nie spełnia. Także ta definicja jest całkowicie zbędna w świetle tej uchwały. Ona jest nieprzydatna. Druga sprawa. Procedury. Również ustawa nie przewiduje jakieś kampanie informacyjne, zgłaszanie propozycji, weryfikacji. Mówimy teraz o paragrafie trzecim. Weryfikacja zgłoszonych. Są to procedury, które wynikają właśnie z zgłaszanych projektów i to, co będziemy robili. Więc opisywanie w tej chwili, co będzie dalej w paragrafie kolejnym, też nie ma najmniejszego sensu. My mamy to wykonać. Nie sobie tutaj opisywać, co będzie. Kampania, zgłaszanie propozycji, weryfikacja. No to nic nie wnosi. Te zwroty. No bo co one wnoszą? My to opiszemy przy projekcie konkretnym, jak będą składane. Spotkanie z mieszkańcami, głosowanie, czyli to wszystko, co mamy w uchwale, tutaj wymieniamy, nie wiem po co. Co to ma nam dać? Obsługa administracyjna, wchodzimy w sferę wykonawczą, dalej zaraz będziemy o tym mówili. W ogóle Rada nie ma kompetencji do sfery wykonawczej. Nie upoważnia się. Sferą wykonawczą ma burmistrz. I tam na końcu piszemy, projekt uchwały wykonuje burmistrz. I to burmistrz ma wykonywać. Kto będzie wykonywał, jak? Kto będzie obsługę administracyjną prowadził. Sposób korespondencji również nie daje nam tutaj w ogóle ustawa, żebyśmy tutaj określali sposób korespondencji. A jeśli już, to powinno się znaleźć przy zgłaszaniu projektu. Tak? Bo żeby to było czytelne, kto składa projekt, żeby wiedział, jak on ma spełniać jakie formy, formalne rzeczy. Używał tam drugi raz sformułowania przy zgłaszaniu projektu. To może w zarządzaniu burmistrza powinien być określony harmonogram i... Zaraz dojdziemy. Znaczy ja tylko tak ogólnie, ale zaraz dojdziemy już konkretnie. Ja tylko jakby dlaczego te punkty to wymieniłem, które są zbędne, tak? Tak się tam dwóch, trzech zdania, żebyście Państwo zobaczyli, o co tu chodzi. Postuluje się, aby kwota, no absolutnie nie może być, że ktoś się postuluje w tej uchwale. To nie jest uchwała postulowania, to postulować można w budżecie. Wysokość kwot na poszczególne kategorie, no to też nie wiem, czy to w tej uchwale, bo to również nie ma na co, tylko wymogi formalne możemy określić, na co decydujemy praktycznie w budżecie, zawierając kwotę konkretną i tam możemy wpisać na jakie zadania. Corocznie w budżecie, przeznaczając jakąś kwotę, możemy to na to przewidzieć. No możemy, bo to nie wiem na ile to jest wtedy wiążące, nie wiem. No bo burmistrz dokonując podziału, dokonuje na kategorię. No, może, nie wiem na jakie, tu ja mam wątpliwość właśnie, może wspólnie się zastanówmy, które to by punkcie mogły być wymogi formalne. No nie. Zasady oceniania nie. Zasady przeprowadzania głosowania nie. No nic się nie mieści tutaj w tych punktach, co możemy określić. I teraz przechodzimy do konkretów. Pierwszy punkt, które powinny być, zgłaszanie projektów. Tak, według tego wymogi formalne, jakie powinny być spełnione. I teraz nasz projekt, weźmy konkretnie. Macie też rozdział trzeci, zgłaszanie propozycji projektu. I od tego bym zaczął, zgodnie z upoważnieniem. To był rozdział pierwszy wówczas.
Każdy zgłaszany projekt powinien spełniać wymogi formalne. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, kropka. Tak powinno być. Mimo że swój ukończył 16 lat, orzecznictwo jest jednoznacznie Trybunału Konstytucyjnego i organów nadzoru, że nie można ograniczyć kręgu osób. Od zera lat, od zera już jest praktycznie możliwość tutaj. Oczywiście już przesada, no ale każdy, nie wolno wprowadzać kryterium wieku. Tu jest stanowiska sądów administracyjnych powołane. Zresztą wojewoda warmińsko-mazurski, który w uchwale z Kisielnicy nad tym się również pochylił tutaj, że w ocenie organu nadzoru w ramach ustawowej delegacji nie mieści się określenie kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w procedurze tworzenia. Czyli nie można, tak jak tam dalej macie, że nie mogą być członkowie tej komisji tutaj jakieś i tak dalej, nie można nikogo wykluczać. Wszyscy mają równe prawa w składaniu i głosowaniu przy danym projekcie. I to jest jednoznaczne. Tam się rozchodziło o to, żeby, te osoby, które weryfikują projekt poniekąd lub wydają opinię w zakresie weryfikacji dokonanej przez urzędników, pochodzili z pewnych grup. To jest właśnie nie może tego być, bo to jest najważniejszy jakby zarzut do tego waszego projektu, że nie wolno, bo to jest znowu wykonanie i tu mamy też multum już to rozstrzygnięć w tym zakresie, że uchwała nie może określać zespołu do spraw konsultacji, nie może ustalać ich regulaminu, nie może żadnych ustalać komisji, bo nie ma takiego uprawnienia. No nie ma. Jest tylko wymogi formalne, jakie powinien zgłaszać projekt. I zasady oceny zgłaszanych, a nie ma, to jest sfera wykonawcza. Czyli burmistrz decyduje, kto i jak będzie oceniał. Czyli w tym momencie te wszystkie wasze postanowienia dotyczące, jak zespoły mają wyglądać, co mogą robić, no, czy mogą uczestniczyć, no nie mogą się tu mieścić, bo nie ma takiego upoważnienia do określania komisji albo zespołów wykonawczych. Nie ma. Burmistrz wykonując uchwałę może to tylko zrobić, jeśli będzie chciał. Bo może jednoosobowo sobie zrobić, ale nie musi oczywiście. No ja bym proponował wtedy, bo są takie już uchwały, że jakby sugeruje się powołanie, to jakby przechodzi, chyba bo już nie przeszło, że oni zasugerowali tutaj i ten oczny chyba będzie tak w miarę dobry w niektórych punktach. Oni też tam mieli z wojewodą duże przepychanki. I on na przykład ma tak, ogólnodostępność tutaj mają szeroko właśnie opisaną, że nie można tam, że twardy, miękki, tylko ogólnodostępność, obojętnie w jakie, tak? W przypadku projektu zakładających budowę, rozbudowę i tak dalej, udostępnienie efektów realizacji zainteresowanych mieszkańców w sposób systematyczny przewidziany w regulaminie obiektu. W przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzeń umożliwianie korzystania w pełni wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, wyposażenie zakupu wyposażenia, umożliwienie skorzystania z tego wyposażenia w godzinach pracy danego podmiotu wszystkich mieszkańców na równych prawach i tu przez jednostki miejskie również ogólnodostępność. To, czyli to jakby mają taką definicję tej ogólnodostępności. I to się według mnie w miarę to mieści te wymogi formalne, jakie powinien spełniać budżet. Czy mogę skrócić? Mianowicie, jeśli Pan mi jako wzór podaje regulamin... Tylko takie jest w miarę do przyjęcia. W miarę do przyjęcia. Ja z uwagi na fakt, że Pan po prostu wybił zęby naszemu projektowi. Tak, on stwierdził, że ze strony na pewno nie przejdzie, Pan nie słyszał, tak? Znaczy ja znam mniej więcej Pana linię. Ale to nie jest linia, to jest ustawa. Jest wymogi formalne, jakie powinien zgłaszać projekt, wymagana liczba podpisów, zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady prowadzenia głosowania. Koniec. Nic więcej nie możemy. Mówię, do tej pory, jak nie było to unormowane ustawowo, był to budżet, konsultacje społeczne, to mogliśmy sobie coś i ta uchwałę mieliśmy taką dosyć rozbudowaną, nie? W tej chwili ustawodawca nam wiązał ręce w tym. No bo dlatego wojewodowie tylko czytają, to i koniec. I na zostało w prawym zakresie, prawda? I koniec, i nic więcej. I cały czas we wszystkich orzeczeniach powielają, nie wolno wyjść poza upoważnienie. Czyli nie można żadnej komisji powoływać, nie może narzucać do rzeczy. Ale na przykład pytanie panie, że czy możemy do komisji jakby nie że narzucamy, tylko że rekomendujemy, żeby nic nie można rekomendować. To jest
No macie co można. Czyli na pewno możecie ten oczywiście dobrze, to, że pan to powiedział, bo jeszcze lepiej, żeby to było jak nie krócej i jak najmniejszej. Bardzo krótki będzie na dobrze. Natomiast burmistrz bierze za siebie też odpowiedzialność. Ale już u was tylko z tego dojdzie, bo praktycznie i tak, czy to będzie ta pracownicza, czy tak, i tak burmistrz w końcu na siebie brał, bo my mówimy cały czas na etapie przedgłosowania. Tylko formalne względy. Natomiast potem i tak to ludzie będą przegłosowali. Tutaj akurat ani rada, ani burmistrz nie ma nic zadania, tak? I one są wiążące. Już teraz jest to, że to jest ustawowo i wyniki głosowania są wiążące i dla rady, i dla burmistrza. Nie ma zmiłuj się. Dlatego uważam, że na etapie tej formalnej ważne jest, żeby burmistrz też odpowiedzialność ponosił, bo później już nie ma odwołania z tego. Mieliśmy takie przypadki, nie wiem, czy pan, chyba był taki, że przegłosowaliśmy, a potem zaczęliśmy dopiero szukać, że one się nie nadają do realizacji, bo nie spełniają, bo nie są na terenach miejskich, bo coś tam. Zaczął się problem wtedy, dopiero poszło wtedy, że już są wybrane, a potem myśmy zaczęli szukać, jak z tego wyrobić, no bo się nie dało zrealizować. I to był problem. Dlatego to jest... Żeby to było źle, zresztą myślę, że to rozumiecie, że my mówimy dopiero o etapie wstępnym, formalnym, tylko i wyłącznie. I tu rzeczywiście tak jak wy proponujecie, urzędnicy praktycznie, czyli burmistrz, bo urzędnicy to są jego pracownicy i burmistrz odpowiada, to co pan też mówił, nie można pracownika jakby oderwać od burmistrza, to jest stosunek pracowniczy i pracownik odpowiada przed pracodawcą i ma jego słuchać. No nie ma takiej, że nie posłucha. No może nie posłucha. Czy myśli pan, że ta ustawa uchwała się zmieści na jednej kartce dopiero? Nie, na trzech. Na trzech. Bo na bardzo jest, i to musi zostać sposób głosowania, tu już mam dwie kartki, tak? No bo to musi być, tak? Jak te wyniki oceniamy? I ma być, jakie ma spełniać z tym, że formalne to dużo nie będzie. No formalne, no to tyle. Najwięcej będzie o głosowaniu, tak? No bo tu jest, jakie odwołanie? Bo to co musi być? Czyli jakie wymogi formalne? Odwołanie od dopuszczenia do odrzucenia, od odrzucenia do dopuszczenia do głosowania, niedopuszczenie do głosowania. Sam głosowanie, ogłoszenie wyników. No i zasady oceny, tak? No ale tą ocenę to ja rozumiem, że tu będzie głosowanie. No to chyba to będzie proste, tak? Chyba, że chcemy coś wprowadzić jeszcze. Nie wiem, to nawet nie powiem szczerze, nie wczytywałem się w innych, jak to mają te głosowania. Ja bym to raz... Po zakończeniu głosowania w punktu stale, na przykład tam gdzieś jest lista, to jest największa liczba głosów. Czyli jednak liczba głosów decyduje. Ja bym gorąco prośbę. Przyszedł pan z tymi materiałami, z tymi rzecznictwem. Czy mógłby się pan z nami podzielić? Ja to panu wszystko zostawię, jak najbardziej. Z tego co przejrzałem, to tak, ten jest pierwszy, to zaraz to panu zaznaczę. To jest wzór, tylko że one nie są wszystkie też takie idealne, mówię panu, bo to jest tak, jakiegoś okresu czasu. Ja panu napiszę wzór, nie, to jest, jak to nazwać, to jest taki wzór teoretyczny. To jest taki wzór z Lexa, i jakiś tam teoretyk sobie usiadł i tak sucho, tak prawniczo, pach, tak zrobił. To powinno być. To jest taki teoretyczny. A tu już ma pan Olsztyn, który można by się według mnie, oczywiście jako wojewoda im określił, to znaczy, bo już się te wszystkie komisje powyrzucał i tak dalej. Tu mam Dąbrowa, ale tego nie zostaje, bo się okazuje, że ta Dąbrowa Górnicza, to nie, bo Inne województwo. Ale oni się w ogóle jeszcze na bardziej na starych zasadach jest, także to nie pamięta. To jest ustawa i te są wszystkie te, co wojewoda pozarzucał, tak? Tutaj na żółto to, co jest nie tak. Przedmiot uchwały nawet wyrzucili.
przecież. A, ktoś nawet nam uchylił, no właśnie, ale jutro to niepotrzebne. I to wszystko, no także... Okej, ja proponuję koleżance i koledze poprosić panią obsługę biura rady o zeskanowanie przez panią maila. Znaczy, nie wiem, czy tylko potrzeba teraz, jeżeli wiemy, co mamy zrobić z naszej uchwały, rozumiem, żebyśmy część wykreślili i część następnych, to by było dobrze, czy? No tak, tylko że to na trasie wtedy ono ją trzeba i tak wtedy przerobić, tak? Bo wtedy zaczynamy praktycznie od zgłaszania projektu, ale no poczytajmy, co tu macie. Tak na szybciutko, już nie będzie długo. No te 16 lat wywalamy, formularz wywalamy, bo jesteście, nie może być formularza, natomiast może być w treści, co formularz może powinien zawierać. Możecie, tak? Tylko nie ustalacie formularza, tak jak było, tylko że w formularzu powinno się znaleźć, to znajduje się to i to. To jest możliwe. Tak jak w ustawie i tak dalej, że to jest sfera wykonawcza, nie może jak ustawodawca czy rada u nas nie może wchodzić w wykonanie, bo to już powinien burmistrz wykonać. Co tu jest? Dostęp do dokumentu, projektu można dokumentację. Nie wiem, czy to ta 8 i 9, bo tu macie przedmiot własności gminy i niegminy. To bym się bał tego, bo to znowu teoretycznie nie powinniśmy na niegminy, tak? To jest problem. Dlatego, żebyśmy tutaj czasami projektów nie spalili, tutaj jak na wykresie wojewoda, to będziemy już mieli spalone, więc może tutaj aż tak nie wchodźmy te szczegóły, bo w sferze wykonawczej wtedy już na siebie weźmie, czy można coś zrealizować, czy nie można. Bo według mnie można, jeśli umowę podpiszę tam z kimś, to ja bym tutaj jakby nie zawężał. Czyli nasza uchwała może czy nie może zadzielać tego zapisu jak podział na strefy bądź kategorie? Co to znaczy kategorie? Czy dzielimy na strefy? Czy po prostu kategorie są obowiązujące, edukacja, sport i film? No to jeszcze chyba może... Czy możemy zrozumieć na przykład to na te strefy, żeby miasto było podzielone na administracyjne jakieś strefy i tak? Mamy grosz, bo nie mamy dzielnic, to nie da się. Znaczy myśmy przyjęli, na przykład, załóżmy, chyba się. Czy przyjęli tak jakby samorządowy stref? No, to można by spróbować. My możemy też, tak? Możemy też. To chyba można spróbować, bo ta ustawa aż tak chyba tego nie rozstrzyga, zaraz jeszcze zobaczymy. Ciekawe mnie jeszcze o Ostyńskę, jak oni to... Oni na dzielnicę. Ale oni mają dzielnicę, no to tam nie ma problemu. Ale tak strefy jakieś... Bo gmina, czy sołeczna, czy coś, to tak. U nas nie wiem, czy właśnie wojewoda podejdzie, bo my nie mamy jednostek. Zatrudniać na przykład podział mandatów przy wyborach samorządowych? Są 404 okręgi wyborcze do wyborów samorządowych. Już podzielone, prawda? To mogłyby służyć jako... No spróbowałbym, może i tak, bo nieformalne. No to może na formalnych by się dało, że to jakieś, bo tu mają podzielone, więc... A tutaj się odnoszą, ja zobaczymy, czy do jednostki się odnoszą. To jest 0,1% mieszkańców terenu objętego pułą budżetu obywatelskiego. Ja bym na podstawie wchodzimy teraz jakby w takie szczegóły. No bo się ma podzielone na dzielnicę. Znaczy to z tym ciemnościowo to będzie to było dobrze, bo tam właśnie podział ten administracyjny przy wyborach samorządowych te mandaty jest właśnie zbliżony. Każdy musi się udać odpowiednią liczbową liczbę mieszkańców, także nie będzie się tam dyskrepować. No to bym się nie upierdł. A zaraz jest uciekł. A, jest. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Niestety, musi być dzielnica. No dobrze, to jak to może pod kategorię podejść? Tak? Też nie można kategorii podejść. Musimy nastąpić dzielnicę, żeby to mogło funkcjonować. Dlaczego? No bo jak pan powiedział, że tylko muszę jednostki dzielić. Tak. No to nie można dzielić. Natomiast na kategorię, no można na oświatę, na tamto, to nie ma problemu. Tylko nie można, bo bardzo dużo terytorialnie chcą, tak? Tak. No nie wolno, jest, widzi pan, ustęp 6, tak? Paragraf 5a. Tylko w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. A jednostka pomocnicza to jest dzielnica w mieście. Sołectwo. Także to jest ustawowe i tego nie przeskoczymy. Bo część musi być w postaci jednostek pomocniczych. Jaki to jest artykuł? 5a, ustęp 6. Sześć. No właśnie stawię teraz. Osiedle to nie jest jednostka, czy już jest?
Co? No jest, ale musi być udzielone formalnie. To ja mówię dzielnica czy osiedla, ale to znaczenie formalne, czyli to trzeba w statucie powiedzieć. Dzielnica czy osiedla, no to tam jak zwał, tak zwał. Nie rozumiem. Bo to ustawa, na którymś mówi, że można miasto podzielić na dzielnicę czy osiedla. Obojętnie, to jest to samo. Ale to musi być w statucie. O tutaj. Tak, ustęp 6. Środki dodatkowego budżetu domowego wydzielone na pole budujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. W postaci jest to jednoznaczne określone, jednostek pomocniczych, zgadzam się. Jeszcze nie mamy jednostek pomocniczej, gminy udzielonych nie możemy podzielić na strefę. Także możemy tylko pod kątem merytorycznym dzielić, tak? A nie terytorialnym. Póki co. Póki co. Okej, okay, to mi przekonuje. Tak, ale on u nas jest zbędny, naprawdę. Bo mi nic nie reguluje tym słowniczku. Nic, zobaczcie. Bo on by miał sens, gdybyśmy podzielali. No chyba, że się coś podzieli nam. Słowniczek służy do tego, że na przykład używając jakiegoś pojęcia, które nam się kilka razy powtarza. No to wtedy, żeby ułatwić, nie pisać tam znowu wszystkiego. Jeżeli występuje w jednym miejscu, no to jest bez sensu, no bo po co? Od razu wpisujemy, o co nam chodzi. Jest to czytelne i jasne do czytania dla odbiorcy. Natomiast gdyby 2-3 razy występowało, to żeby nie powielać 10 razy to samo, no to wtedy słowniczek stosujemy. Bo słowniczek nie może zastąpić jakiejś regulacji, skoro taką ma musi siedzieć w treści pojechać. Przekazał mi pan też dużo obywatelski miasta Będzin. No tak, ja nie wiem skąd, ale tam wziąłem. Nie wiem. 9 marca 2018 to... A, nie, to stary. To właśnie dlatego się pytam. To jest, to gdzieś mi się podpił. Dlatego mały, wygodny źródło. To znaczy, że pan poszuka, w tym znajdzie pan też podglądy jakieś inne. Ja tak wziąłem dzisiaj na to. Może pytanie tylko, żeby jest nieweszki, bo często podejmujemy jakieś zmiany do podrobania na przykład wschodniej części miasta, czy wschodniej część miasta, bo może mówić właśnie zbyć jakąś tam oddzielną jednostką? Ja po prostu chcę skanować i przeszedłem. Musi być statucie, świadomie zmieniamy statut, powołujemy jednostki pomocnicze. Jednostki pomocnicze, na przykład Sołeca, mają swój statut. Rozumiesz, czy tych istniejących już teraz nieformalnie Wilanowa, Osiedle Kajki? Nie ma, że jest Sołecia, nie ma. U nas to są przestrzeni pomocne. Czy trzeba było to normalizować, rozumiem. No u nas to takie bliżecie, to akurat nie, no to można by było kanał za kanałem, albo coś takiego, nie wiem, bo to więcej niż... To też nie, no nie, Wilanów ma swoje za kanałem, swoje ewentualnie Śródmieście, plus na przykład... To nie, aż tyle to gdzie, no to jakie koszty administracyjne i to wszystko, to nie, to bez sensu. U nas kiedyś były chyba, za socjalizmu, o ile ja pamiętam, było w Giżycku dwie dzielnice, wyrawa osiedla. Tylko nie pamiętam, jaki był poziom, ale były. Ale nie obywały za całości miasta, prawda? Tam jechali. I była rada i gminy i ona była jakby miała dwa, co to się nazywało wtedy Rada Narodowa i miała dwa osiedla. Tam były jakieś takie jednostki pomocnicze, był też tam jakiś szef tej jednostki. Dobrze, a na przykład czy pytam, że już tak trochę mało poważnie, ale czy powołanie tych osiedli dzisiaj warunkuje to, że musi się robić rada osiedla? Tak, to są władze od razu. Czyli nie możemy tego nazwać. Nie, nazwać i nie zostawić. Nie, no to od razu się wiąże z jakimś tam zarządem, czyli no, powiem szczerze, nie pamiętam, nawet nie pamiętam. No w gminie to jest sołtys i rada sołecka. W mieście pewnie coś od przewodniczący, pewnie rada osiedla. No Warszawa ma swoje problemy. No dzielnice, to jest tak. Warszawa w ogóle ma ustawę oddzielną na siebie. Tak, oni mają w ogóle ustawę dla Warszawy. A tam to są dzielnice, które są gminami, jakby w tej dużej gminy, tak? A to jest tylko Warszawa. Rozumiem. Szanowni członkowie, ja myślę, że pan radca prawda dał nam dużo rzeczy. Jak coś, to możecie się zwrócić do sekretarza również o pomoc na pewno, bo tak jak urząd jest też do pomocy w razie czego. Myślę, że tak jak z tamtą uchwałą też tą o czym to było? W projektach? Inicjatywa uchwałodawcza. No i to jak już nie przeszło, no to teraz my tam z sekretarzem coś przygotujemy, no bo musimy. Więc już będzie ta inicjatywa ze strony naszej. Także i tu, jeżeli nie, wam będzie, no bo to ja rozumiem, no wy jesteście ludzie, no nie musicie na wszystkim się znać. Jeżeli będzie problem, to albo się zwróćcie do sekretarza, albo jak nie, no to urząd wystąpi z czymś tam, czy włodnicznie. No bo musi to zrobić, tak? Już czas leci, już tam rok. Thank you.
Prawie rok zaraz będzie. Jest dyspozycja w ustawie i powinno się to realizować. No, jak, jeżeli nie wyjdzie z inicjatywy rady, to będzie inicjatywa burmistrza. No, ale wyjdzie pewnie podobnie jak tu, no, bo to się listu drzwi nie wyważy, bo to są naprawdę rzeczy tak obwarowane przez ustawodawcę, że niewiele tu można zrobić. Okej. Nie dają dużo możliwości, bo gdyby oni tu, że tryb na przykład i zasady, czy coś jakieś, wtedy można było o komisjach jakoś myśleć, a tu nie. To my się ograniczymy tylko do wniosku. I oceny tego wniosku. Czyli związanie z tym. Tak. Ja myślę, że to jest związane z tym, że odpowiedzialnością właśnie burmistrza za budżet i dlatego, żeby burmistrz jakby też decydował, co dopuścić. Natomiast samo głosowanie no jest inicjatywą jakby dla mieszkańców. No, głosujcie. Natomiast przygotować technicznie, formalnie powinien burmistrz. Dobra, pozwólcie. A czy może on nie istnieje w tych miejscach, żeby już musiał urazić? Nie musi. Bo wyżej tam 50 tysięcy prezydenckich, co mi są obligatorium i klientów. Zatem chciałbym Państwa już informować, że materiały, które uzyskałem od radcy prawnego, poproszę Biuro Rady o zyskanowanie ciekawe Komisji Doraźnej do spraw Wyższego Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli nie ma innych wniosków, chciałbym przedstawić punktu 6, zamknięcie posiedzenia komisji. Jakieś uwagi? Nie, trzeba. Mamy pracę do roboty. Oczywiście. W związku z tym zamyka 6 posiedzenie Komisji Doraźnej Spraw Wiejskiego Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej Wyższej. Serdecznie dziękuję. Bardzo mi proszę. Tak.